Pytałem się mojego kolegi, jak się powinno mówić payback. I powiedział, że obie formy są prawidłowe, bo w różnych akcentach mówi się różnie. Tam parę osób mówiło, że mówi się koniecznie payback, bo tak jest poprawnie. A mam czwórkę z angielskiego i słuchaj się mnie. Niekoniecznie właśnie, bo można mówić i tak, jak się okazuje. A nie byłem pewny, więc się zapytałem kogoś, kto po prostu o tym wie. To jest samochód z wersji Deluxe, prawdopodobnie mojego Need for Speeda. Więc mam tutaj wszystkie odblokowane rzeczy. Tutaj system audio można zainstalować? Huh. No dobra, ej, czekajcie, bo ile mam kasy? 15? No dobra, trochę mam, możemy trochę się pobawić. Zwłaszcza tym wyglądem. Tylne światła. Bo to jest, ja nie wiem, jaki samochód jest chyba w takiej podstawowej klasie, na samym początku. No, to tutaj nie ma ten. Podobają mi się te tylne światła standardowe, które są zainstalowane. Tylny zderzak, zobaczmy. Wiecie co? Można z tego jakiegoś transformersa zrobić, widzę. Standardowy tylny zderzak jest taki sobie. Ten jest taki, bym powiedział, bardziej offroadowy. Podczas wymiany tych części nie można sobie obracać kamerą. Wybiorę sobie ten. Ile on kosztował? O, już myślałem, że jakieś 6 tysięcy. Dobra. Końcówki. O, shit. O, shit. Wiecie co? Ja bym sobie takie zainstalował nawet. Jakoś mi bardziej pasują do offroadu. Jak to odstaje? No dobra, niech będzie już. Trudno. Dobra, tablica rejestracyjna. Tu możemy sobie... Nie tło, a możemy sobie coś napisać. Ja mam klawiaturę, ale wy będzie... O, co to, 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 to? Aha, musimy tak kliknąć, ok. Więc wybierzemy sobie lucek. Pyk. Ok, ale możemy sobie wpisać, co nam się podoba. Możemy sobie zmienić ramkę. A to mieliśmy już w poprzednich NFS-ach także, no nie? 600 dolców. I możemy zmienić także tło, jakby ktoś chciał. Ej, co tam było? Rockport? Patrzcie, mamy Rockport. Ho, ho, ho. Ok. Dobra, idziemy. Fajnie jakby zrobili jakąś taką, jakiś taki powrót do tych starszych mapek, ale żeby je oczywiście odświeżyli, nie? Ej, patrzcie, co tu... To jest błotnik! Jak on ma chronić od błota do takiej wysokości? Ja pierdzielę. Dobra, ale wygląda kozacko. Nie, albo ten weźmy sobie, o. To wygląda tak bardziej ulicznie, no nie? Ten błotnik, tak myślę. Dajmy sobie ten, hardkorowy taki. Jezu, ja... Nie! Okropny jest, ale dobra, niech będzie. Jezu, tu z przodu też. Boże, jak to będzie wyglądać? Nie wiem, zaraz sobie zobaczę. Ej, ale z przodu wygląda kozacko taki błotnik. A nie wiem, jak z tyłu, jak to będzie wyglądało podczas jazdy. Najwyżej sobie później zmienię tam, nie? Dobra, nakładka na progi. Wow. A możemy sobie wziąć taki. Taką nakładkę. Pyk, nie są to drogie rzeczy, także. Trzeba sobie przyciemnić szyby. Maska, zobaczmy co tutaj mamy do wyboru. No bez rewelacji, prawda? Tak w miarę okej. Chłodnica. Nie no, ta mi się najbardziej podoba. Tu przednie reflektory, patrzcie na to. Tu chyba zmieniamy kolory, patrzcie. Ale fajnie. A jest opcja zmiany widoku. Teraz możemy obracać. Aha, dobra, to trochę was zmyliłem. Nie zobaczyłem tutaj w ustawieniach. I możemy sobie zmienić kolor tego oświetlenia. Weźmy sobie fioletowe. Ło, ale beka. Dobra, przednie błotniki, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Czy są... Nie, nie ma jakichś pakietów tutaj, bo w niektórych samochodach mamy też pakiety. Przednie koła. No tutaj za dużo zmienić chyba nie mogę jeszcze. Muszę odblokować tam parę rzeczy. Ale felgi już jak najbardziej. Więc weźmy sobie jakieś takie masywne offroadowe. A nie musimy wziąć masywnych offroadowych, może wziąć też inne, no ale ja sobie chcę wziąć takie jakieś masywne offroadowe. No 900, tu już trochę kasy poszło. Ale jeśli chodzi o... rozmiar nie mogę, wykończenia... Kolor bazowy... Tu sobie mogę zmienić coś tam, nie? Na przykład czarny. Dla wszystkich, pyk. I z tyłu możemy mieć też inne. Szkoda mi trochę hajsu, ale to jest... Dobra, niech sobie zostaną, tylko chcę wam pokazać, że dużo można sobie tutaj pozmieniać. Okej, to jest jeden samochód. Tu jeśli chodzi o modyfikację osiągów, coś mamy? Coś mamy na trzecim poziomie chyba. Poinstalowane rzeczy. Wygląd to mieliśmy, no i sylwetka. Ja nie mogę z tego pochylenia. To mnie po prostu rozwala. Okej, wysokość. Buu!
jak to wygląda. I patrzcie, jeszcze muszę pochylić tak, o, nie wierzę w to. Ja robię chyba zdjęcie na Insta. O kurde, jak to wygląda. I to ma być samochód offroadowy, really? Porzeźnia, jak to wygląda. Samochód offroadowy. No czujecie to? O, ale mi się teraz Micha ucieszyła. Można takie fajne rzeczy robić z tymi autami. Nie wiem, jak go zostawić. Niby samochód offroadowy jak największy prześwit powinien mieć. To nie ma znaczenia tutaj. Podejrzewam, że nie ma to większego wpływu na to, jak będzie prowadził się samochód. Więc możemy nawet dać go na glebie, pochylić koła, jak nam się podoba. Samochód będzie jeździł tak samo. To jest fajne, bo mi się to zawsze podobało w tych arcade'ówkach. No ale z drugiej strony nie będzie mi pasowało to, jak będę jechał po tych offroadach i skakał gdzieś tam wysoko i ten samochód będzie tak lądował bez, wiecie, żadnego problemu. Okej, okay, tutaj mamy tak ten. A zobaczymy, czy ktoś już coś... Nie ma niestandardowych. Tu była biblioteka, edytuj, winyl. Nie, mi chodzi o kolorek bardziej. Winyl i biblioteka. A gdzie tutaj mamy kolorek? Tutaj mamy usuń winyl, ale chyba nie mogę tego jeszcze modyfikować. Czy musiałbym chyba... Chyba. Ale dobra, wiecie co, weźmy sobie teraz chargera za moment. Tylko jeszcze zobaczę, bo tutaj mamy tego. Mamy już samochody do każdej klasy. Kurde. Dlatego, że mam tą specjalną wersję gry. To jest wersja ucieczkowa. I... No i co? I on jest do taranowania gliniarzy. No i ja jestem ciekawy, jak tu będziemy mogli... Czekajcie, bo on jeszcze nie jest obniżony. Ja pierdzie. Nie, już jest obniżony. Dobrze. Sorry. Już jest obniżony na maksa. Czy można powiedzieć, że jest obniżony na maksa? No jest po prostu obniżony. No już całkowicie. Tak, cyk. I teraz... Zobaczmy sobie. O, tutaj mam poblokowane rzeczy jeszcze. O, maskę możemy sobie zmienić. Ta mi się standardowa podoba. Uf, jak to ma świecić? A co? Mi się zawsze w Chargerze podobały te światła. Takie wiecie, że się otwierają. Ach, to jest genialne. No nie będziemy za często na to patrzeć. To wygląda jak jakiś Robocop, no bez kitu. Dobra, zobaczmy dalej. Co my tu mamy? O, taki jakiś wzmocniony. A nie, to standardowy, doczkowy. Możemy chromowany, możemy z włókna węglowego. Dajmy ten. Okej, okay, i tutaj mamy jeszcze dokładkę. To jest wersja runner. Ej, patrzcie, ile tego tutaj jest. Świetnie. Po co aż tyle? A czekajcie, czy on ma jakieś body kity? Szyby? Nie ma chyba body kitu żadnego. Jakie tutaj, co to za ten... Ale patrzcie, te są... Niektóre są bardzo podobne do siebie, no nie? Nie, no dobra, trochę się jednak różni. O, ten na przykład jest podobny do... Do tego. Dobra, nie zmieniamy tego, niech sobie będzie. Przednie koła... No tu jeszcze mam poblokowane rzeczy niestety. Więc nie poszaleję tu. Ale co, możemy sobie z tyłu wydechy pozmienić. Uuu, to są chyba standardowe. Niech będą te rakiety. Okej, okay. System audio możemy też tu zainstalować. Nie wiem, czy co on daje właściwie. A niech będzie sobie. Zainstalujemy. Myślę, że chyba nic nie daje. Ja i tak muzyki nie słucham podczas jazdy głównie. No dobra, to mamy. No i jeszcze został nam ostatni samochód, czyli... Ostatni do sprawdzenia, czyli ten ziomek tutaj. Zobaczmy go, no ja... O, tu możemy go obniżyć, to jest... Ojej, aha, bo on ma już pochylone koła na maksa. Nie. Wersja dragowa, niech będzie sobie wysoka, okej? Okay? A, czekajcie, bo tutaj nie ten. Pyk. Dobrze, że za to się nie płaci, nie? Okej, okay. Modyfikacja wyglądu. No tutaj też botykitów nie ma żadnych i gotowców. Możemy sobie wymienić tą maskę. To co jest w porządku. Może później ją wymienię sobie jeszcze. Nie, ja wolę takie schowane te reflektory. One będą się fajnie... Ten. A tu chyba będziemy mogli jeszcze... Zbuduj samochód z części wraków. Aha, tu będziemy mogli odblokować te części później. A tu możemy sobie wymienić... Przedni, no dajmy ten z włókna, podoba mi się. Rozdzielacz. O, możemy to wywalić. Dla wersji dragowej może lepiej, żeby coś tam było dużego. No i tu jeszcze mam poblokowanych dużo rzeczy, będę musiał sobie porobić to. Spoiler. Dragowy taki tutaj, nie? Ja wiem, zostawimy go, niech będzie sobie dragowy. System audio, a już olewam ten system audio, kurde. Tutaj, a gdzie są wydechy?
O? A, schowane w tylny zderzak. Dobrze. To co, zostawiamy te zderzaki? No nie będzie. Tak mi się przypomniał, nie wiem czemu, ale przypomniał mi się Need for Speed Carbon. Jak zobaczyłem te wydechy schowane w tylnym zderzaku. I teraz tak, zobaczcie, że to moje Subaru, co sobie wziąłem na początku, nawet ma troszeczkę wyższe staty niż ten Raptor, więc to są takie samochody początkowe i one nie są jakoś specjalnie ulepszone, nie? Tak, Dodge Charger, zobaczcie, ma tylko 120, to są chyba klasyfikacje tych samochodów, tak? Więc to są początkowe auta, one nie są ulepszone. No, wezmę sobie Raptora i pojeżdżę nim, podoba mi się bardzo. I chcę zobaczyć, jak się będzie nim śmigać. A teraz będziemy robić głównie wyścigi off-roadowe. Tutaj na pustyni znam dwie ligi, godne twojej uwagi. Pierwsza to liga wyścigowa o nazwie Cmentarna Załoga, którą kieruje La Katrina. Banda dzieciaków z obsesją śmierci i skłonnością do dramatyzmu. Mhm. Mac, druga liga jest dla ciebie. Liga 73, terenowa ekipa, na której czele stoi jakiś typek o imieniu Udo. Udo? Niemiec. Ostatnio zaczęli się ścigać wokół lotniska i rozwalać moje prototypy. To kto pierwszy? Okej. Okay. O. Dobra, Mac. Najpierw zmierzymy się z kilkoma. Powolutku. Patrzcie, jak mi buja. To powinno zapewnić nam reputację potrzebną do startu. A i tutaj możemy sobie chyba podczas jazdy stosować auto, tylko nie pamiętam. Nie, w dół chyba krzyżak. O, właśnie. I tutaj możemy. Okej. Okay. Tu możemy sobie ustawiać właśnie różne rzeczy. To wam miałem pokazać już na samym początku, ale się nie dało. Obczaić ligę 73 i rzucić im wyzwanie. I też możemy sobie tutaj obniżać, widzicie? Pyk. A jednak to ma znaczenie. A, wspomaganie kierownicy. Obniżenie w sensie, nie? Sztywne, miękkie. No ja wolę miękkie. No w sumie nie wiem, jak wolę. Aha, zobaczcie, tutaj mamy też. Im sztywniejsze, tym szybciej jedziemy, ale podejrzewam, że na wertepach będzie gorzej. Dobra, wspomaganie kierownicy, silne, słabe. Tutaj nam się nic nie zmienia. Balans przyczepności, przód i tył. Dajmy sobie troszeczkę na tył. Fajnie. Możemy sobie to podczas jazdy zmieniać. Oczywiście jak szybciej sobie będziemy jechać, to nam to menu zniknie. Więc nie ma tak, że będziemy sobie jechali i nagle sobie zmienimy. Jedź wolno, jedź dumnie. Uważaj na martwe punkty. Okej. Okay. Rozejrzyjmy się tutaj troszeczkę. Aha, bo tu już jest maksymalnie dolna kamera. Ten samochód jest duży. Mak w natarcie! Hopsa! Cyk. No i 79 metrów. Muszę tutaj parę tych skoków porobić. Pamiętam, że coś się tam odblokowywało. O, jest modyfikacja progów bocznych. Czymś mi się tam odblokowało. Teraz tutaj jakieś... Pamiętacie, w Forzie też mamy coś takiego za wyczyny, no nie? W Forzie Horizon 3. Im więcej tych wyczynów robimy, tym więcej punktów dostajemy i za nie dostajemy też punkty reputacji jakoś tam. Ciekawe, czy właśnie można levelować w ten sposób na przykład. Tak, zobaczcie, napełnił mi się tam pasek postępu poziomu. Także bardzo fajnie. Tutaj mamy skok. Tak sobie wygląda Ford. Nie, myślę, że te... Uuu, ale patrzcie, jak wyglądają fajnie światła z przodu. Kurde, kozacki. Ale te błotniki takie dziwne, no nie? Takie za duże aż. Ale dobra, niech będzie. Taka, można powiedzieć, wersja Dakarowa tego samochodu. Można to jeszcze nazwać samochód? Ja nie wiem. To już musicie wy zdecydować. Więc mamy tutaj dwie chyba ligi. Czy dwa mistrzostwa. I obojętnie, gdzie tam sobie pójdziemy, tam będziemy mogli sobie robić. Ale bym chciał też skakać trochę. Później będziemy jeszcze odkrywać różne samochody, wraki i tak dalej. Podobnie jak w Dekru i w Forzie też, nie? Tutaj też tak mamy. Pyk. Możemy sobie szereg skoków porobić. Suma gwiazdek. Skok, aha, dobra. 90 różnych skoków mamy chyba poukrywanych na mapie, z tego co zauważyłem. Mam nadzieję, że będzie jakiś DLC z jakąś nową mapką czy coś. Chociaż to nie jest w stylu NFS-ów, nie? Że dostajemy DLC z nową mapką. Przeważnie DLC to są jakieś nowe samochody. Na przykład chyba dużo DLC było w Need for Speed Most Wanted 2012, kojarzycie? Dobra, tutaj mamy jakąś próbę prędkości, to na lotnisku, to tam będziemy pewnie mieli jakieś wyścigowe samochody i nimi będziemy tam pokonywać te. Ale pokażę wam jeszcze, jak wygląda tutaj jazda dowolna, gdzie możemy sobie pojechać, co zwiedzić, co zrobić. Możemy sobie tu pojechać. Tutaj jakaś mała osada, nie wiem co to może być. Jakaś plantacja kawy.
Wow, ale zobaczcie, jest taki mały murek i przez niego nie mogę przejechać. Ale to się wystraszyłem. Nie fajnie. Także widzicie, jest tu swoboda, ale taka dawkowana. Jest taka swoboda jak w Forzie Horizon 2. Nie możemy sobie wszędzie pojechać. Zresztą w Forzie Horizon 3 też nie mogliśmy sobie wszędzie pojechać, bo też były takie miejsca na mapie, których nie mogliśmy przeskoczyć. No i tutaj też tak jest, nie możemy wyjechać na jakieś tam hardkorowe klify czy skały. Tak, ale możemy chyba z nich zeskoczyć. Tak, ale samochód zachowuje się przy tym jakoś dziwnie. Tak jak w The Crew, kojarzycie? No dobra, tak porównuję troszeczkę, bo chcę wam dać obraz tego, jaka ta gra jest. Wiem, że część osób ogląda właśnie ten gameplay dlatego, że zastanawia się, czy kupić sobie paybacka, czy nie. Pyk. No jeszcze mam za wolny samochód na te wertepy, ale spokojnie, jego się ulepszy. Dlatego trzeba robić te wyścigi mistrzostwa i inne rzeczy. Widzę, że poziomu tak łatwo nabić się nie da, robiąc tylko same skoki. Tutaj mamy warsztat. Poczekajcie. Aha, tu możemy sobie kupić za kredyty jakieś tam ulepszenia do samochodu. Kupić nowe karty Speed lub wymienić żetony części na szansę, by zdobyć doskonałe ulepszenie. Okej. Tak, możemy sobie to kupić. Ja na razie tego nie będę kupował, to dosyć drogie jest. Ale tutaj jeszcze coś jest takiego jak dostawy? Chyba to było. Twoja pierwsza dostawa. Mogą one zawierać wszystko. Elementy kosmetyczne, żetony części lub zastrzyk środków. Okej. Nie bój się ryzykować, kierowco. Dobra. Zobaczmy. I dostałem jakieś chyba 6 premium. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest w tym. Dodatek kosmetyczny. Aha, to mogę kupić. To się kupuje za jakieś tam małe rzeczy. Małą kasę chyba. Tu są premium. Ja mam premium, czy nie mam premium? Aha, to się kupuje te paczki, zobaczcie. Ale nie, to się kupuje za te kredyty, które musisz sobie kupić za chyba normalną kasę. To są właśnie te mikropłatności. No. Czyli moglibyśmy sobie to kupić, gdybyśmy tam ten. A czekajcie, bo punkty Speed to są chyba te. A, to jest chyba to. I to kosztuje, zobaczcie, punkt 250 punktów Speed kosztuje 9 zł. Bo ja mam ten Origin Access, tak? Więc spłacę te 2 zł mniej. Tego chyba nie będę kupował, no nie wiem. Tutaj 20 zł mniej, czyli w sumie mamy zniżkę 10%? Jak kupuję, jak mamy Origin Access? Podstawowe. A, nie mogę sobie tego kupować. No tak myślałem, bo jak właśnie testowałem tą grę, to wszystko miałem za darmo i mogłem sobie sprawdzić te pakiety. I się dostawało tam dużo kredytów nawet. Okej. Tutaj mamy sprint w terenie. Zmień samochód. Aha, tutaj muszę wybrać inne auto. Tylko, że to jest... A, bo ja mam... Nie, no dobrze, wszystko mam w porządku. Mój samochód spełnia wymagania, a nawet jakby nie spełnia, to mogę wziąć nim udział w tych wyścigach. Tam mieliśmy opcję zmiany samochodu, jeśli byśmy trzymali dłużej przycisk. Kilometry za miastem, jak okiem sięgnąć tylko niebo. Liga 73. Tu można poczuć wolność. 150 na godzinę i 3 metry nad ziemią. Ta. No, wyścigi offroadowe to wiemy, że to jest coś nowego w Need for Speedzie. I zobaczcie, że na samym starcie już mamy z nimi styczność. Co my tutaj mamy? Świeże mięsko. Ty jesteś Udorot? Jestem Mac. Wiem, kim jesteś. Kumplem Hashtagera od Driftu. Chcesz sobie zrobić selfie, Mac? Chrzanić to. Jestem offroadowcem tak jak wy. Ba, lepszym. Udowodnij. Pokonaj moich, to pogadamy. Dobrze, spróbujemy pogadać za moment. Zobaczymy, kto będzie dobry. Co powiesz na zgarnięcie odrobiny forsy na boku? Dam znać, w co bym poszedł. I jeśli spodobają ci się... Okej. To było, co tam było? Uderz w coś? Teraz chyba będzie pokazane po prawej stronie, co mamy zrobić. Uważajcie, umiem się odgryźć. Ja mam chyba największą furę. Tak, musimy zniszczyć obiekty. Tutaj na początku mamy obiekty do zniszczenia. Tutaj coś mamy. No ale ważne jest też, żeby wygrać. I
i nie musimy jechać, tak jak mówiłem. Dokładnie po tym, po tej drodze, możemy sobie skrócić troszeczkę. I możemy ich oczywiście spychać. Jakąś tam golfinę. Yeah! Dobra. Próbujmy to zniszczyć. No to mi policzyło jako jeden obiekt? To dziwne trochę. What? Tak, to jako jedno uderzenie w obiekty liczy, a nie zniszczone obiekty. Cholera, Mac! I tak nie mogę wygonić tych dzieciaków z lotniska! Nie zachęcaj ich! Muszę to zrobić, Raf. Wybacz mi. Tak, nie jest ci przykro. Tak, masz rację. Nie jest. Nieważne, po prostu skopi ode mnie tył, okej? Okej, tu mamy następny pachołek. Czyli to się liczy jako liczba uderzeń chyba. Nie wiem zresztą. O, to jest twarde! Wow! Ja o to bym się rozwalił. Jeszcze kaktusa sobie zniszczymy i dostaniemy jakąś tam małą premię, niedużo, bo to na początku wiadomo, że się w każdej grze mało zarabia hajszu. A potem już coraz więcej. Tutaj jeszcze mam coś do zniszczenia, ale tam wolę nie ryzykować. O, jest już meta, muszę to jakoś zaliczyć. Coś tu musi być jeszcze do zniszczenia. Poważnie? Jeszcze tylko trzy obiekty. O nie, nie zaliczę tego. Kurde, dziwne. I teraz jak nie zaliczę tego wyzwania, to chyba zabierze mi kasę, tak myślę. Zaraz zobaczymy. Nie najgorzej. Zobaczmy. Cel, uderzenie w obiekty, 21. Przegrałem coś. No i mam właśnie minus 734 dolary, więc dałem ciała. No trudno, no. Zdarza się. Tak to bym miał właśnie dodatek, gdyby mi się udało. Mam jakąś tam dodatkową reputację, mogę sobie wybrać kartę Speed i ulepszyć swój samochód. Mamy premię do skoku, czyli chyba będę mógł dalej lecieć, na to wygląda. Możemy wymienić na coś? O. A, wymienimy skoki tam, ja wiem. Żeton części? Nie. Okej, okay, postęp misji. I jedziemy dalej. Także widzicie, nie mamy takiego ulepszania samochodu. Że tam upgrade'ujemy części, to jest trochę słabe, bo będziemy teraz mieli pewnie jakieś tam super karty, które super ulepszą nasz samochód i które najlepiej będzie kupić przez system mikropłatności. Tak czuję, że tak może być. Szalone to jest u niego to, co potrafi zrobić z silnikiem. Czy on ci sprzedał ten tekst? Wpadnij kiedyś pod panele solarne. Okej. Udowodnij, że ta wygrana to nie był fakt. No, fajnie, że tu możemy sobie jeździć na przełaj. W ogóle ja nie słyszę tej muzyki, ona jest tak cicho. A starałem się właśnie taką tą mowę bardziej podgłośnić, żeby było słychać, co oni tam ze sobą rozmawiają, to jest ważne. No i mamy bardzo fajny dubbing. O, ciekawe, czy się da rozwalić te baterie. Chyba nie, to jest za twarde. A, uwaga. Nie. O, i właśnie to jest ten moment, kiedy się tak niby rozwaliłem. Coś mocno przywaliłem. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Aha, tutaj jest coś. Czekajcie, tutaj jest coś do zebrania. To są jakieś. Co to jest? Żeton, 1 na 100. Ciekawe, co dostaniemy za zebranie wszystkich. No, jest ich pewnie dużo porozsiewanych tutaj. Ja nie pamiętam, żebym robił ten wyścig, ale chyba robię. Nie musiałem go robić. Kiedyś tam na pokazach. No dobra, jedźmy. Pyk, możemy przytrzymać, zmienić samochód. Mam jeszcze tą Subarkę. Ja wiem zmienić. A dobra, zmienimy na następnym wyścigu. Teraz startujemy sobie. Okej. Okay. Pyk. Rekomendowane. No teraz niby nie powinienem sobie poradzić, bo mam niby za słaby samochód, więc. A zobaczymy. Próbować wyścigu przed co najmniej. Okej. Okay. 60 sekund muszę być na pierwszej pozycji. Chyba to robiłem. 73. Tutaj Udo. Żarty się skończyły. Skopcie mu ten tyłek. Tak jest! O tak, to był ten trudny chyba wyścig, z tego co kojarzę. Albo następny będzie dopiero trudny. Zobaczymy. Dobra. I teraz przez minutę muszę być na pierwszej pozycji. Jak widać, nieźle mnie odstawili. A ciekawe, czy tutaj działa coś. Jest cień aerodynamiczny, dostajemy za to punkty. Ale czy dzięki temu szybciej jedziemy? O, shit. Właśnie tak chyba nie bardzo. Okej,
Nieźle ten kurczywyk, nieźle taranuje ich wszystkich. Ciekawe, czy za skoki dostaje i za w ogóle driftowanie dostaje nitro. No cóż, jeśli ja bym mógł się do czegoś przyczepić na obecną chwilę, to właśnie do tego systemu tuningowania samochodów. Zdecydowanie fajniej to wyglądało w 15, no ale tam nie mieliśmy mikropłatności i pewnie musieli to jakoś tutaj wdrążyć, nie? Nie do końca mi się to podoba. O, udało się zniszczyć dwóch. Dobrze, teraz musimy tego z przodu tam wyprzedzić. Jakoś, on tam grzeje nieźle. Spróbujmy trochę na przełaj pojechać. Niewiele się zwalnia, widzę, na tym przełaju. Właściwie chyba wcale. Tą furą. Pierwsza trójka spoko, ale wygrana jeszcze lepsza. Okej. Okay. Chyba właśnie to jest zaleta miękkiego zawieszenia, że jak mamy miękkie zawieszenie w samochodzie offroadowym, to nie zwalnia nas tak, jeśli sobie skrócimy drogę. A jeśli mamy twarde zawieszenie, to na prostych będziemy troszeczkę szybciej przyspieszać. Ale znowu, jak wjedziemy sobie na pobocze, zjedziemy z tej takiej drogi szutrowej, tej takiej głównej, no to wtedy będziemy mocno zwalniać. Chyba na tym to polega. Tak? Okej, okay. Czy przez 60 sekund? No nie wiem, tutaj chyba zaraz będzie koniec wyścigu. 500 metrów zostało. Czas prowadzenia... O, już mi się... To już meta jest, muszę przed metą poczekać. 13, 12, 9... O nie, on mnie dogoni. Nie! Nie mogę się tak dać! Chyba... Nie udało się! Ach! Kurde, on mnie... Jednak nie jesteś poserem. Tak. Chyba tam zabrakło mi kilka... 8 sekund niecałych mi zostało, zabrakło do wygranej. No kurde, nie jest to łatwe. Chyba bym musiał mocniej ulepszyć samochód. Dobra, zobaczymy, co teraz wylosuje za część. Nitro i prędkość, to się może przydać. Wyposażmy. Teraz chyba moc nitra mi się zwiększyła. Także ja zostanę przy tym samochodzie. Trudno jest na początku, to jest poziom średni gry. Można sobie ustawić jeszcze łatwiej, jakby ktoś chciał. Ferajna zaczyna ci kibicować. Strasznie mnie to irytuje. A, sorry, że jestem tak świetny. Jakbym miał za mało zmartwień z ustawianiem wyścigów dla familii. Współczuję. Wszystkim dają się wyznaki. Okej. Czas lotu. I za to też dostajemy oczywiście reputację. Fajnie, że to się... Ale to chyba bardzo malutko. Musielibyśmy tu nadriftować tych punktów 6 milionów, nie? Żeby sobie level podnieść. Swoją drogą ciekawe... Ile można na driftowaniu, powiedzmy, levelu sobie naskrobać? Teraz musimy pojechać wyścig, czyli musimy zmienić samochód na inny. I tutaj rekomendował. O! What? A skąd ja mam Golfa już tego? O! Patrzcie. Nie? Ej, ja chyba wszystkich samochodów nie zobaczyłem, które mam. Muszę zobaczyć, co daje ta wersja X. What? Bierzemy go! Kurde, co to jest? No, nieźle. Wow. Gdy pędzisz trasą ponad 150 na godzinę, każda decyzja to sprawa życia i śmierci. Ja chyba zajechałem do drugiego klubu. Jestem La Katrina, a to jest cmentarna załoga. Okej. Okay. Przypomina się troszeczkę Need for Speed Carbon, nie? Tam też mieliśmy ekipy. Też chyba podzielone na klasy, coś tak pamiętam. Była klasa driftowa, jakaś tam policyjna, coś tam było takiego. Ale mam ulepszoną golfinę, wow. To ty chcesz dołączyć do zawodów o północy? Dołączyć, wygrać, coś takiego. Jestem Tyler Morgan. Morgan, ta? Nie słyszałam o tobie. To usłyszysz. Postaraj się nadążyć. Spróbuję was pokonać. No, nie próbuj, tylko pokonaj. Dobra. Przez 30 sekund i wygraj wyścig. Myślę, że teraz się uda w końcu. Świetnie! Zatańczmy ze śmiercią! Czekajcie, czy GTI miał napęd na 4 koła? Czy pamiętam? Czy R miał napęd na 4 koła? Nie macie ze mną najmniejszych szans! Nieważne, jedźmy. Dowiedzmy się podczas jazdy. Czyli tutaj już musimy się trzymać... O kurczę. Ten samochód nieźle skręca. Musimy się trzymać już tak w miarę asfaltu. Wow.
Jest straszna różnica w prowadzeniu między tymi samochodami. Tak na początku, jak grałem pierwszy raz tą taką wersję jeszcze alfa, można powiedzieć, tej gry, to powiem wam, że no tak w miarę podobnie się prowadziły te auta i na offroadzie, i na szosie. Tutaj w zależności od klasy, każde auto prowadzi się inaczej. Naprawdę. Musiałem grać w jakąś wczesną wersję. Jeszcze dużo rzeczy tam nie było dodanych, pamiętam. Jak grałem na Gamescomie, to było gdzieś pod koniec sierpnia, jakoś tak. Wow. No i tutaj też możemy sobie troszeczkę tymi samochodami driftować, ale niekoniecznie jest to najszybszy sposób pokonywania danego zakrętu, nie? Tym autem akurat, bo on bardzo dobrze skręca ten Golf w tej klasie. Spróbujmy teraz nie driftować. No, oczywiście nie driftowanie jest mniej przyjemne. Chyba ukończyłem, nawet nie wiem kiedy, ale to było bardzo proste. Cyk. Zobaczcie tutaj samochodów, nie? Ciekawy jestem, czy do NFS-a zostaną dodane jakieś takie narzędzia, żeby można było sobie scenki fajne kręcić. Nie tylko ten tryb aparatu, ale wiecie, żeby można było poruszać samochodem i tak dalej. Wow. Aż tyle dostałem premii? Nice. Podoba mi się to. 34 tysiące już mam. Kurde, tak to ja mogę żyć. Okej. Okay. Weźmy sobie to. Zobaczymy, jak Golfa ulepszymy. To ja tym Golfem MK1 chyba nie pojeżdżę. A tu nie można chyba zmienić klasy samochodu. Dobra, i patrzcie. Teraz mam tego Golfa ulepszonego do trzeciego poziomu. Tutaj po prawej stronie widzicie aktualny poziom ulepszenia akurat tej części. Ale tu mamy jeszcze dodatkową premię do prędkości, mimo że ta część jest na tym samym poziomie. Okej, okay, wyposażmy sobie. No i git. Teraz stacja benzynowa. No i tutaj odkryłem sobie stację benzynową i teraz mogę się do niej teleportować. Jeśli podjedziemy sobie do każdej innej stacji benzynowej w tej grze, no to będzie to takie nasze takie miejsce, gdzie będziemy mogli się przeteleportować. Tutaj jest billboard, który można zniszczyć. Nie masz ze mną żadnych szans. To się jeszcze okaże. O, bardzo ciężko tym Golfem jeździ się na offroadzie. Wystarczy mocniej skręcić i zarzuci nam dupę. Tu mamy billboard. Musimy na niego zeskoczyć. Aha, jest tutaj skocznia, dobrze. Najgorszy skok ever. No nie jest łatwo. Ej, patrzcie, nie resetuje mi się pojazd. Aha, przez chwilę mi się nie resetował. Okej, okay, musimy jakoś skoczyć tutaj specjalnie. Nie wiem, czy nawet z góry tam nie skoczyć, bo nie mogę tam popatrzeć się. Spróbujmy może jakoś tu się rozpędzić. Najlepiej to by wziąć samochód offroadowy i on by tam skoczył. Popatrzcie, ja tym głowym tutaj miele i... O, jest! Udało się! Ale to zahaczyłem chyba, nie wiem, dachem leciutko. No. Dobra. Dostaję reputację i środki za billboardy. Jezu, zobaczcie, nie da się. No dobra, da się dostosować? To jest chyba moje auto, ja nie wiem. Czekajcie, nie chciałem zdjęcia. Tak, da się. Siła docisku, kontrola stabilności. Nie, to mamy wyłączone, dobrze. Siła docisku. Czy nam się coś zmienia, jak zmieniamy tą siłę docisku? Powinien tak spoiler się regulować, tylko nie wiem, który. Tak, tu możemy sobie cyk. Dajmy sobie niską. O, taką o. I możemy czułość kierownicy. Teraz powinien być strasznie nadsterowny. Czułość kierownicy. Dziwnie to się nazywa w sumie. Ojej! Weź daj spokój! Nie. Musimy sobie to zmniejszyć. Dajmy może coś takiego. On i tak wcześniej za mocno skręcał. Także fajne to jest, nie? Ktoś tam, komuś samochód za ciężko się prowadzi, może sobie to dostosować. Chociaż to nie jest też takie proste. Tu możemy sobie 140... O! Tutaj mógłbym nabić jakiś wynik. No bo mam samochód już dosyć taki szybki teraz. Spróbujmy, z 200 km tam nabiję już teraz. Musimy sprawdzić, czy da się tutaj... Nawet na przód, kurczę, no musiałem to zbadać, no. Nie powinniśmy tym samochodem za bardzo driftować. No ale jakoś to jest Need for Speed, więc tam można, no.
wchodzimy w takiego delikatnego power slide'a, nazwijmy to. Będzie 200, uwaga, 180, no 200 bym poleciał tutaj. Aha, tu mamy średnią prędkość. Ja myślałem, że to jest ten radar. No dobra, niech będzie średnia. To jest klasa wyścigowa, więc tutaj nie ma kompromisów. 214, patrzcie, już mam średnią bardzo ładną. 205, 207. O, zobaczcie jak no tym. Ile dostałem hajsu? Nie wiem. No dobra. I teraz zobaczcie jak wygląda sobie mapka. Już dużo rzeczy nam się tutaj nowych pojawiło. Pojawił się na przykład garaż do kupienia w tym miejscu i nawet mnie na niego stać. Teraz jak wejdziemy sobie w jakiś garaż, a posiadane garaże, chyba każdy... Samochody, 7 miejsca... O! To ja mam 7 samochodów już? No i musimy się udać do mojego garażu, zobaczyć te wszystkie auta. Czekajcie, to jest tak. Raptor? Ja pamiętam, że... nie odkryłem chyba wszystkich samochodów. Musimy to ogarnąć. Bo wygląda na to, że jeszcze mi jakieś tam zostało. Ojej. Chodźmy zobaczyć. Jakieś są jeszcze gdzieś ukryte w takim razie, albo mi się odblokowały dopiero, co nagle Golfinę mam. A miejsce na wrak. Na wraki, które czekajcie. Na Fortune Valley. Kiedy zbierzesz wszystkie części, zbudujemy tu twoją nową brygę. Wyjedź z garażu? Nie. Miejsca z magazynu. No właśnie, tutaj jeszcze w magazynie mamy. Witaj w moim magazynie. Trzymaj tu tyle wozów, ile chcesz. A. W każdej chwili możesz po nie wrócić. Dobra. Mamy klasę driftową, zobaczcie. What the fuck? Teren. Tu mamy tego Raptora. A, widzicie, czyli tutaj mamy nieskończoną ilość samochodów w garażu. Jeszcze w tym, w magazynie. Podgląd auta. Ho, 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 ho. Czyli mamy jeszcze 350 na driftik. Niespecjalnie przepadam z tym samochodem. Wolę 370. Dobrze powiedziałem? 370 bardziej mi się podoba z tyłu. No, ten też jest bardzo fajny. Fajnie, że go mam. Cieszę, są drogie fury. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.